Ja mam pytanie do pani poseł, która reprezentuje wnioskodawców dla projektu Platformy Obywatelskiej. Otóż w artykule 82 ust. 4 narzuca się, aby koszty procesu i koszty sądowe pokrywała spółdzielnia, która nie inicjowała podziału bez względu na rozstrzygnięcie sądu. Dlaczego państwo przyjęliście takie rozwiązanie, że mają płacić ci, którzy chcą pozostać w spółdzielni, a nie wydzielić się z niej? Czy nie rozważaliście państwo przynajmniej jakiegoś rozdziału tych kosztów? Często mogą być to znaczne koszty, no to po prostu przynajmniej rozdzielić, nie wiem, proporcjonalnie do członków, do powierzchni. Druga sprawa, spółdzielnie małe do 5 osób, obowiązek prowadzenia i założenia i prowadzenia strony internetowej, no, czy to ma sens i czy nie byłoby zbyt kosztowne i zbyteczne dla tych małych spółdzielni? Podobnie, czy do państwa docierają takie sygnały, że już dzisiaj w małych spółdzielniach, na przykład do 50 osób, są problemy z utrzymaniem zasady kadencyjności, są problemy z doborem chętnych do rad nadzorczych. Część ludzi z tych 50 w ogóle nie przychodzi na spotkanie, co jest cechą naszego życia spółdzielczego, na przykład w spółdzielniach mieszkaniowych. Z tych, którzy przychodzą, nie wszyscy się deklarują, nie chcą po prostu być członkami rady nadzorczej. Wobec tego, czy rozważyć by może warto, aby przynajmniej te małe spółdzielnie do 50 czy do 100 osób zwolnić z tychże zapisów o dwóch kadencjach. Następna sprawa. Jedno pytanie mam. Tylko tyle mi czas może pozwoli do posłów PSL-u i do tego druku 980. Mianowicie artykuł 26 ust. 6 przewiduje tajne wybory do organów spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Czy to oznacza, że kandydatami mogą być też i nie członkowie? Co to znaczy bezpośrednie sprawdzanie stanu majątkowego spółdzielni, proszę państwa? I czy dostęp w każdym czasie do wszystkich ksiąg i dokumentów w małej spółdzielni przypadkiem nie zdezorganizuje pracy tej spółdzielni i czy nie będzie sprzeczny z ochroną takiego zagrożenia, z ochroną ustawową o ochronie danych osobowych? Miejmy świadomość, że życie jest bardzo bogate i są osoby w różnych miejscach, które bardzo lubią grzebać w cudzych sprawach. Wobec tego, jeżeli mamy taką małą spółdzielnię, gdzie będzie ciągle ktoś przebywał i potrzebował jakichś dokumentów, bo szukał czegoś, czy to nie zdezorganizuje pracy tej spółdzielni? Dziękuję.